się tak dzieje powoli, bo jak porozmawiasz sobie z osobami, które pracują w firmach, to coraz trudniej tym junior, inżynierom, czyli osobom, które wchodzą, coraz trudniej jest wejść, bo oni są w tym momencie tak naprawdę zastępowani sztuczną inteligencją. Prawda? Jeżeli na przykład ktoś powie to tutaj napisz mi funkcję, która liczy średnią tam ilość, średnie spalanie w samochodzie, no to już Ci napiszę, napisz mi przykład strony www, przykładową stronę www z czterema kolumnami, z czymś tam napiszę i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to, co robi tak naprawdę w tej chwili programista, no to musi rzeczywiście umieć zapytać, czyli być poniekąd tym prompt inżynierem, no zweryfikować ten kod, no bo tu jednak nie może być kreatywności rozumianej w sensie halucynacji, tylko oczywiście może być kreatywność w sensie takim, że kod jest krótki, dobry i tak dalej, to jasne, ale nie może być błędny, więc musi to zweryfikować, musi to przetestować. No, i oczywiście musi to potem włożyć do całego projektu, no bo przecież ta strona WWW jest jedną z iluś stron, musi, ewentualnie musi go połączyć i tak dalej, czy sam to zrobić, czy poprosić też no inteligencję połączenie. No, no tak, tak, właśnie, więc jakby natomiast to też nie jest nic tak naprawdę nowego, bo my od takiego pisania kodu niskopoziomowego jak powiedziałeś, w Assemblerze, ale nawet czy w C++, czy w Javie, czy w Pythonie, my jako ludzie już uciekamy od iluś czasu. To już bazy danych dawno zaczęły być takie tam właśnie okienkowe, 4GL i tak dalej, były kiedyś już dawno temu, 20 lat temu, żeby przesuwać i to jak najbardziej się dzieje. Wczoraj byłem tutaj na... Em, Przepraszam, w sobotę byłem na spotkaniu takim, w którym kolega z klasy z, z liceum miał 30 rocznicę ślubu. No i tam spotkałem się też z paroma innymi kolegami. No właśnie, Pięk więc to no, prawda, bohater i on i ona, bohaterzy. Więc ja, więc jeden z kolegów powiedział, że w tej chwili pracuje w firmie, jego firma, ta czy ta grupa firm jest określana low code. Low code, czyli nisko, nisko kodowe, prawda? Czyli na przykład, jeżeli chcemy użyć też, czyli bardziej taka platforma, coś w rodzaju języka programowania C, czy Java, no ale już nie piszemy tego właśnie w C, czy w Java, czyli bardziej jakoś graficznie przesuwamy i możemy zrobić jakiś tam CRM, właśnie do tego jakąś kampanię marketingową. I to mogę zrobić ja, który nigdy nie widziałem kodowania, na, a umiem tam y, przesuwać myszką, co właściwie każdy, jak ma telefony, to umie, więc. I to, to, on oczywiście na razie, powiedzmy, na tym poziomie takie firmy typu Low Code, które tworzą takie platformy, istnieją od dawna jeszcze przed sztuczną inteligencją. I tu w momencie, kiedy my mamy taką sztuczną inteligencję, yy, która pisze nam kod, no to fantastycznie, niech napisze nam yy, funkcję, która, nie wiem, wyśle maila do wszystkich naszych osób z newslettera, załóżmy jak najbardziej. Dlaczego nie? Dlaczego ja mam się nad tym zastanawiać? Szczególnie jeżeli na przykład, nie wiem, ma to napisać w jakimś Pythonie i ja nie chcę być mistrzem Pythona, tylko chcę wykonać tą jedną akcję, tak? To, to, to dlaczego miałbym rzeczywiście nie wiem, tu, tu jakby uczyć się jakiś komend, szczególnie, że one się za chwilę zmienią, a może zamiast Pythona za chwilę będzie JavaScript i tak dalej. Natomiast to, co powiedziałeś, ciągle bardzo ważne i wydaje mi się, że to się nie zmieni, jest rozumienie. I to, do czego ja zawsze zachęcam swoich uczniów, to mówię, słuchajcie, cokolwiek nie dotykacie, musicie rozumieć, zadawać pytanie dlaczego. Na dzień dzisiejszy to jest gigantyczna przewaga, wasza, nad sztuczną inteligencją i nad wszystkim innym, prawda? Bo jeżeli ona wypluje jakiś kod, tak jak było w tym przypadku tego statku kosmicznego, że ten kod był, za wolno działał, w związku z tym był bezużyteczny i by spowodował crash, no to ona tego nie rozumiała, dla niej zrobiła pewne zadanie. Tak? Natomiast no, ty musisz wiedzieć, osz oszacować złożoność takiego kodu, że dla ilości danych, w którym ta rakieta będzie lądowała, czy system bankowy, musi w jakimś czasie ileś transakcji przetworzyć, że to się nie wyrobi. I ty musisz wiedzieć, jak to przyspieszyć. Tak? i to, Jeżeli będziesz to potrafił, to ty nie masz żadnego zagrożenia. Oczywiście, wykorzystasz dowolne narzędzie, ale zresztą jeszcze inny przykład, który mogę podać. Jak sobie popatrzymy na przykład yy, na naukę, tak? to w nauce jesteśmy najpierw. W szkole średniej, potem magistrami i na tych dwóch etapach oj, piszemy dużo kodu. Tam jesteśmy przeganiani z jednego projektu do drugiego, przeczymy, że to jest za dużo, że to nie ma sensu i tak dalej. No potem jesteśmy już doktorantami, no i wtedy już mamy dostęp do profesora. Tam profesor nam mówi: słuchaj, ja mam taki fantastyczny pomysł. I ty proszę cię sprawdź, No ale skąd wiedzieć, że profesor jest no, fantastyczny? Że pomysł profesora jest fantastyczny, no, nie wiemy. Musimy dopiero to zrobić. Mamy szansę, może nie, może jakiś inny projekt, pomysł naszego profesora był dobry, ale dostał go ktoś inny. No ale później, jak my jesteśmy profesorami, a już wtedy nie musimy się znać, wtedy już mamy doktorantów, którzy sprawdzają nasze pomysły, głębiej eksplorują, nieważne czy piszą kod, czy. Doświadczenia chemiczne robią czy cokolwiek innego. Ale no oni są taką. No i teraz być może będzie trochę łatwiej, bo. Jakby, no, my wszyscy jako ludzie już będziemy takimi profesorami, tak? Będziemy mieli takie fantastyczne pomysły i nasi asystenci, czy specjalizowani, jak powiedziałeś, czy ogólni, językowi, nieważne, oni będą tutaj nam weryfikować, mówić, czy, czy to ma sens, czy nie. Na przykład, właśnie, strategie biznesowe dla naszej firmy i tak dalej, jakie są zagrożenia. Dlaczego? Wcale to nie jest takie, nie wygląda to tak wcale, wcale głupio. Natomiast, no, musimy pamiętać o tym, że jeżeli całkowicie się oderwiemy nie będziemy w stanie zweryfikować tego, co. Ktokolwiek nam dał, nieważne czy drugi człowiek, czy doktorant, czy sztuczna inteligencja, no to rzeczywiście wtedy mamy problem. Tak, tak. Bardzo fajnie opowiedziałeś też, dużo przemyśleń się u mnie rodzi. To co powiedziałeś o bazach danych, to jest też fajny przykład, bo pokazuje tę ewolucję pisania kodu od. Znaczy, w zasadzie od razu opracowano SQL do komunikacji, ale mamy też na przykład ORM-y, które same generują nam zapytania I, i wszystko zawsze dąży do tego, żeby kolejne warstwy wprowadzać. Jakby interfejs dla człowieka, który pod maską tego interfejsu tak naprawdę robi robotę, gdzie jest też e, odpowiednia kontrola błędów i tak dalej. I w tej chwili rzeczywiście często programujemy, używając interfejsu jakiegoś API, udostępnionego nam przez twórców danego frameworka, czy nawet w danym języku. <laughs> interfejsu często współcześnie obiecują. Interfejsu klas, które możemy użyć, tak zwanej built-in natywnie. I jestem po prostu ciekawy, czy to promptowanie będzie jakby kolejnym, kolejną warstwą tej cebuli. Ponad właśnie jeszcze używaniem API. I też w przypadku testowania, też myślę, że trzeba troszeczkę wyjść spoza pudełka, bo. Jeżeli sztuczna inteligencja jakiś kod wygeneruje, to moim zdaniem też inna sztuczna inteligencja może przeprowadzać znacząco dużo, miliony, miliardy testów na tym, symulując różne scenariusze, więc to testowanie na pewno też zostanie zmienione przez AI na takie które no, statystycznie za rozkładem normalnym w zasadzie jak to w rozkładzie normalnym 99,97% będziemy mieli pewność. Coś czego w ludzkim kodzie, znaczy w kodzie stworzonym przez człowieka często nie osiągniemy. I jeszcze jedno zagrożenie to co powiedziałeś, że będzie to, będziemy takimi profesorami. No a co jeżeli 14-latek na przykład użyje AI i wytrenuje go do zrobienia jakiegoś psikusa, mówiąc bardzo tak kolokwialnie. Do wyrządzenia jakiegoś zła, bo nie jest jeszcze dojrzałą osobą. Nie? A w kontekście edukacji, myślę, że jeżeli mamy do czynienia z dziećmi, powinniśmy ich uczyć właśnie to, co powiedziałeś, algorytmiki logicznego myślenia, wnioskowania, rozwijania ich kognitywnej mocy, ciekawości i niekoniecznie rozliczania. Boże, dlaczego szkoła tak rozlicza dzieci? To jest bez sensu, zabierając ich ciekawość. A kiedy człowiek osiągnie 16, 17, 18 lat, pewnie też zauważyłeś, że wtedy też zdolności analityczne mózgu naturalnie, biologicznie się rozrastają do 25. roku życia, gdzie te płaty czołowe mózgu ostatecznie się kształtują, to wtedy można by już ich uczyć promptową. Nie? Czyli ten człowiek ma ten background z algorytmiki, że wie, co tak naprawdę robi i rozumie, co się dzieje, i wie, że nie wie, co tak naprawdę sieć neuronowa, która została wyuczona, robi, ale musi to wiedzieć, że nic nie wie, bo inaczej to będzie problem. To musi być osoba, która rozumie jakby programowanie na, na poziomie rdzenia, na poziomie API, a nawet jeszcze niżej, im niżej, tym lepiej, oraz no to musi być osoba, która posiada intuicję techniczną, inaczej będziemy mieć duży problem, jak stracimy na tym kontrolę, to by było trochę jak w tym filmie, nie pamiętam jego tytułu, ale był taki film, gdzie właśnie też pojawiła się bodajże Asteroida, która do, chyba Don't Look Up się nazywał ten film, nie, nie patrz w górę, ale mogę się mylić, i tam też Jonah Hill grał i Jennifer Lawrence i oni próbowali coś z tym zrobić i też tam był taki powiedzmy sparodiowany Elon Musk i ta ludzkość w dobie tych social mediów nie potrafiła sobie kompletnie z tym poradzić, z, z tym problemem, bo przestali po prostu logicznie myśleć. Wszystko było takie trochę jak z odcinku Czarnego Lustra. Mam nadzieję, że nas jako ludzkość nikt nie spotka. I dlatego edukacja jest tak ważna. Ten rdzeń. Nie? Mnie to wkurza, że w naszym kraju nikt o tym nie myśli. Tak praktycznie nikt nic z tym nie robi, nie? bo no, mamy sytuację finansową taką, jaką mamy, mamy ludzi, którzy też doświadczają jako nauczyciele no, wprost hejtu i pewnego rodzaju haseł w stylu nie podoba ci się to idź do nie wiem, biedronki pracować na kasie, obojętnie co byśmy nie zrobili jako nauczyciele. To gdzieś jako społeczeństwo ucieka nam świadomość, jak ważne jest, i to też pandemia pokazuje, gdzie była pewna przerwa w edukacji, mimo że jest to system, jak ważny jest ten okres, kiedy dziecko rozwija się kognitywnie i bardzo, bardzo potrzebuje tej stymulacji od rzeczywiście człowieka doświadczonego, bo. Ja to widzę tak, że dziecko e, powinno się jak najbardziej rozwijać pod okiem człowieka. Nie oddałbym tego, na pewno sztucznej inteligencji nawet najlepiej wyszkolonej, ale potem, jak masz 18, 19, 20 do 25 lat, gdzie planujesz swój biznes, gdzie planujesz e, coś samodzielnie zrobić, wtedy możesz być jak ten Neo z Matrixa, który po prostu kolejne programy sobie wgrywa. Znaczy tamto jest źle pokazane o tyle, że nie będziemy jakby wgrywać programów do swoich neuronów, bo mózg jest właśnie połączony. To nie jest tak, że mamy tam po prostu dysk twardy. To jest bardzo dużo uproszczony. Nie, ale właśnie wyuczyć się tego, 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 świadomie podjąć decyzję, tak jak się wybiera kierunki na studiach w niektórych krajach, kierunki, znaczy konkretne przedmioty nie? na moim kierunku, no to tak samo będę mógł wybrać, jakich trenerów AI będę mógł jakby użyć do swojego rozwoju, i one będą też tak licencjonowane, właśnie moim zdaniem, przez. Rządy, tudzież przez uczelnie, nie? które też będą się na początku u... Ten korpus będzie zrobiony, jakby na powiedzmy, machine learningu opartym o AI, ale też kolejni studenci będą ten model dodatkowo uczyć, co jest też efektem w sieci neuronowej, gdzie no, będą to asystenci wyspecjalizowani w doprowadzeniu człowieka do faktycznie opanowania tej wiedzy. Nie? Ale zacząłbym od nastolatka. Nie? Tak, tak. Znaczy ja ci, ja powiem, że mm, szkoła na pewno ma wielki challenge, bo jeszcze przed sztuczną inteligencją jakby taki wyścig, w, mm, czy taka zabawa w kotka i myszkę była odgrywana. Wyłączcie komórki, ktoś tam się schylał i pod komórką miał, w komórce tam sobie otwierał stronę właśnie, ile się węgla w Chinach. Myśmy w DSJ -ta grali zawsze, w DSJ. -ta. Kojarzysz skoki narciarskie? No, no, no. No, albo takie dwie gruszki grające w siatkówkę, to też zawsze. No tak, ale to już jest jakby rozpraszacz, ale mam klasówkę, tak? No to dużo osób gdzieś ma tą komórkę, i tam sobie z tej komórki coś tam zaciąga, czy ktoś mu tam wysyła pytania. Więc jest to w sensie oceniania takiego, prawda? Jest ta zabawa w, tą, w kotka i myszkę, jakby taki system, który jest oparty w 100% na ocenianiu, no. Jak, no nie ma sensu w tym nie miał sensu wcześniej. Jak już jak komórki powstały, no bo wiadomo, tak, jedyna już wtedy tak naprawdę jedyna prawdziwa weryfikacja no to było albo wziąć zawodnika do y, odpowiedzi, albo chodzić po klasie i rzeczywiście sprawdzać, że nikt tam nie zagląda pod ławkę. No i wtedy oczywiście też już, już wcześniej, już przed sztuczną inteligencją, przed czatem GPT, no było mnóstwo streszczeń. Wystarczyło wziąć połowę z jednego, połowę z drugiego, no i ktoś tam już miał o Lalce napisany, mhm. napisany jakiś konspekt czy wypracowanie. No teraz to już w ogóle nie ma sensu. Prace domowe z tej perspektywy nie mają sensu, bo powiem, napisz mi Lalko tutaj, czy Wokulski był romantykiem, czy raczej, czy, 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 czy niekoniecznie. No i i on napisze. Jak najbardziej to będzie kreatywne, no i kto to sprawdzi? Jak, taki, jak ja, jak nauczyciel, będę w stanie stwierdzić, a może będzie czat GPT 4,5, który już nie przechodzi testów tam właśnie i tak dalej. Więc ta zabawa w kotkę i myszkę nie ma sensu i jakby pokazuje bezsensowność szkoły jako takiej. Szkoły rozumianej właśnie w kontekście oceniania, ocen i, i, A drugi, drugi aspekt to możliwe, że rzeczywiście coś, rob, coś zrobi z tym... Co, co powiedział Tomasz Czajka, czyli z tym, że te oceny, one no, zabijają tą ciekawość, tak? bo zamiast ciekawości mam stres i uniknięcie tego stresu, niech to będzie jakakolwiek ocena, byle wszyscy się ode mnie po prostu odczepili i żebym już mógł sobie zająć się czymś innym i tak dalej. No, i tak, no to, ale to są na razie powiedziałem problemy, ale no, nikt nie chce słuchać o problemach, tylko o rozwiązaniach. No wiadomo, tutaj pewnie nikt nie ma m, idealnego rozwiązania, bo byłoby wprowadzane. Ja mogę powiedzieć, ja mogę powiedzieć, jak ja to widzę, no bo też uczę w siódmych i ósmych klasach i ja na przykład mówię w ten sposób: Słuchajcie, dla mnie najważniejszy jest wasz projekt, i rzeczywiście, jeden z uczniów. Napisał mi program, napisał mi grę, drugi, napisał mi system, właśnie do generowania haseł, trzeci, napisał jeszcze coś innego, i tak dalej. Czwarty, tam stronę www i dalej roz, rozwija, piąty, właśnie zamianę wszystkich możliwych tutaj jednostek. I z tej perspektywy, jeżeli wejdziemy w jakiś. Jeśli on rzeczywiście w ten sposób chce, ma jakąś wizję, ma jakiś pomysł, coś związane pewnie z jego doświadczeniem, coś co go nurtuje, no bo nasze w ogóle postrzeganie świata jest do, związane z tym, co poprzednio doświadczyliśmy, albo co go po prostu ciekawi, tak? Bo zawsze go ciekawiło na przykład właśnie granie i napisanie swojej gry, tak? Albo nawet systemu do notatek. No, trudno sobie wyobrazić, żeby, ale może na przykład ma problem z zapamiętywaniem i ma jakiś pomysł na swój system notatek. To czy on to napisze w C, w Javie, czy w JavaScriptie, czy poprosi w tym momencie czat GPT, czy jakąkolwiek sztuczną inteligencję, która za niego to zrobi, albo przynajmniej część pracy za niego to zrobi, to już tak naprawdę dla mnie nie ma znaczenia. On musiał wniknąć. Właśnie, sorry, Cię przerwę, ale największą głupotą jest to, że Ty jako nauczyciel jesteś właśnie przywiązany do tak zwanej podstawy programowej i programu nauczania, i jeżeli on sobie to zrobi w Java akurat to, bo też nawet technologicznie jest takowo, bardziej to pasuje do tego rozwiązania, no to i tak dupa, ty jako nauczyciel powinieneś go uwalić, nie? Teoretycznie. Co jest totalnie e, antyzdrowo rozsądkowo I, i to, co powiedziałeś o projektach, też fajnie we mnie rezonuje, że projekty są super pod warunkiem, że sobie z tym uczniem usiądę. Ja ten problem rozwiązuję tak tylko na szybko, w ten sposób, że siadam jeden na jeden. Mhm. Do każdego się dosiadam, rozmawiam, to też jest takie przełamanie, trochę bariery. Wtedy ta osoba rzeczywiście, mogę z nią porozmawiać, dlaczego tak to wykonałeś i w tej rozmowie, to jest bardzo skuteczne i dlatego uważam, że taki personalny asystent, w sensie sztuczna inteligencja, która ciebie będzie rozwijać, tak jak trochę jak to już próby tego były, nie? na przykład w Codecademy są zadania, mm -hmm. które rozwiązujesz w przeglądarce, wpisujesz i potem dostajesz feedback. Tam to może być jeszcze lepiej, to może być praktycznie osobowość, która tobie towarzyszy. Teraz już też AI się wprowadza, na przykład w firmie Hey Edu bodajże, tam jest także ten asystent, on ci podpowiada, jakie rzeczy masz do zrobienia, daje ci taski, kontaktuje się z tobą mailowo, a na początku gdzieś tam uczy się, czy ty lubisz Diablo 2, czy może interesujesz się sportem, czy coś, żeby dopasować ten troszeczkę sposób, model komunikacji do ciebie. To jest ciekawa rzecz, że my, jako ludzie, też mamy swój model w głowie, nie? model rzeczywistości, który się wykształca, bo my też jesteśmy siecią neuronową. Mhm. My tak naprawdę tworzymy te systemy na wzór tego, co widzimy w naturze, czy też stworzył Bóg, zależnie w co kto wierzy i trochę raczkujemy w tym wszystkim, ale człowiek też ma taki model i też ma swoje preferencje, też ma swoje punkty widzenia świata, dlatego fajnie się poznaje nowych ludzi, bo tak naprawdę mówisz sobie, kurczę, no on tą rzeczywistość tak postrzega, zupełnie inaczej niż ja, nie? Dlatego moim zdaniem, już reasumując, kończąc, że jeden na jeden jest odpowiedzią na ten sztywny, głupi system szkolny, który jest głupi w tym kontekście, że jest tak rigid, tak sztywny i tak określony podstawą programową, nie? Znaczy, ja mam akurat ten komfort, że mam siódme, ósme klasy, więc tutaj nie ma egzaminu. Rzeczywiście te egzaminy troszkę jakby fokusują, że się uczymy podnie, więc tu jest jakby większa dowolność w tym momencie, na którą sobie mogę pozwolić. Natomiast i też ja mam właściwie godzinę, 45 minut z jedną klasą tygodniowo, to nie ma opcji, żebyśmy tam projekt zrobili. My tak naprawdę, oni tak naprawdę sami to robią. To znaczy, to jest niesamowite. Ale jak ja policzę z nimi, to oni na przykład nad swoim projektem potrafią poświęcić 10-20 godzin tygodniowo. 10-20 godzin tygodniowo. I to jakby no, trudno mi sobie wyobrazić, żeby to była inna motywacja niż ciekawość. Tak, A, wkręcasz się, po prostu się wkręcasz, nie? Tak, wkręcasz się, bo gdyby to była szóstka, to on by mógłby zrobić 10% tego, prawda? Ja tego, z, tych, z tych 20 godzin i też byłoby ok. Natomiast no on sam w pewnym momencie widzi, no i to też jest pewna bezstresowość, bo w tym sensie jest ta bezstresowość, że on to robi w domu, tak? On wie o tym, że może użyć dowolnych narzędzi, on wie o tym, że może... Zresztą tak samo mamy na tych zajęciach onlineowych, olimpijskiego, koła informatycznego, prawda? Tam nie ma sensu samego siebie oszukiwać, tak? czy się przygotowujemy do olimpiady, czy też mamy programowanie, to właściwie bardziej idziemy w stronę tych projektów i tam nie ma sensu, żeby, żeby samego siebie oszukiwać, bo po co, a tak jak powiedziałeś, te projekty te projekty właśnie no, wkręcają, tak? I, I on potem nagle, bo tu trochę idziemy w stronę motywacji. Nie wiem, czy nam się już o tym powiedzieć, ale mamy wiele różnych rodzajów motywacji. Może być motywacja marchewkowa, czyli daje, daje szóstkę, może być y, tutaj y, taka kija, właśnie, czyli jest jakaś kara. No ale taka największa motywacja jest wtedy, kiedy. Ktoś sam chce to robić. No bo przecież jak sobie popatrzymy, tak to, to dziecko wychodzi ze szkoły, to idzie grać w piłkę. No przecież nikt mu nie każe, no on samo chce. Yy, my starzy jeździmy na nartach. No przecież niektórzy, powiedzmy, czy ty idziesz na basen, tak? Yy, przecież nikt tego nie każe, tak? To nikt szef z pracy nie kazał, nauczyciel nie kazał, po prostu jest to jakaś radość. No mamy radość do robienia. My jako ludzie mamy. Młodzi ludzie też mają tą radość, oni chcą to robić. Natomiast rzeczywiście, jeżeli to jest, tutaj wprowadzamy ten element stresu w postaci ocen, to jest kłopotliwe. Nam się wydaje, że jeżeli nie będzie ocen, to, wszyscy, to wszystkie dzieciaki e, usiądą i zaczną grać w gry, słuchać muzyki, e, siedzieć i nic nie robić. Nie, to absolutnie moim zdaniem nie jest prawda. E, I to najlepszym przykładem właśnie jest ten mistrz programowania, bo e, właśnie jeszcze raz chciałem ci podziękować za wsparcie. Mianowicie, ja popatrzyłem sobie na Olimpiadę. To jest bardzo fajna sprawa, bo to motywuje dzieci do tego właśnie, żeby wnikać, rozumieć, żeby no, być tymi, którzy projektują też sztuczną inteligencję, a nie z nich korzystają. I to jest fantastyczna sprawa. Natomiast. I jednak no, nie może być inaczej, Tylko Olimpiada też wprowadza pewien stres, no bo koniec końców jesteśmy na drugim etapie, który decyduje, czy będziemy w finale, czy nie. No, ten finał jest marzeniem, bo wtedy możemy sobie wybrać szkołę, czy studia, w zależności od czy to jest Olimpiada Informatyczna Juniorów, szkół podstawowych, czy szkół średnich. Ale ja muszę w ciągu czterech godzin zrobić dwa zadania, czy trzy zadania, czy cztery zadania, no w zależności od tego, jak to jest zdefiniowane. No, no to jest dla takiego dziecka to jest straszliwy stres. Dla mnie starego to byłby stres, a dla tego dziecka jest straszliwy stres. Część z tych dzieci no, po prostu wymiotuje, tak? Ma tak, aż tak wielki gigantyczny stres. No, oczywiście, w szkole jak mamy jedynkę, szóstkę, nie mamy aż tak gigantycznego stresu. Natomiast ja zawsze mówię rodzicom tutaj w tych olimpiadach, żeby zdjęli tą odpowiedzialność. Tutaj ten etap nie jest taki ważny, że ta olimpiada ma tylko taki. Aspekt motywujący, jak najwięcej odkryć, bawić się tym, a to wszystko przyjdzie samo, ale to bardzo trudno. No trudno jest, oczywiście można sobie mówić, a wszyscy wiemy, natomiast ten mistrz programowania miał za zadanie coś powiedzieć tak. Nie, słuchaj, masz 11, 17 lat, nieważne. Zobacz, masz pięć zadań, możesz sobie usiąść wieczorem. Możesz, jak chcesz, ściągnie od kogoś, to naprawdę nie ma znaczenia, ale... Ale zobacz, spróbuj samemu. Naprawdę. Ty jako młody człowiek potrafisz. Umiesz zobacz, jaką masz moc. Zrób to najprostsze zadanie. Drugie zadanie zrób na 60 punktów, trzecie na 40, a zadanie na poziomie międzynarodowej Olimpiady na 10. I zobacz, uwierz w siebie, zobacz, że, jut że w kolejnej turze, jak spróbujesz wniknąć, spróbujesz poszukać, bo przecież masz tydzień na to, więc możesz szukać, ale szukaj samemu, nie wklepuj, tylko szukaj. Staraj się zrozumieć i napisz sam, i już w następnej turze będzie. Więcej za rok będziesz więcej, za pół roku, za dwa miesiące, jak się w to wkręcisz, to będziesz więcej, właśnie, żeby bez stresu to zrobić, prawda? Jakby I te dzieciaki później, dzieciaki nastolatkowie, przepraszam, że tak mówię, ale ci nastolatkowie właśnie później mówią, że jedną, za co, za co lubią właśnie tego mistrza programowania, to jest to, że, że jest fan, że te zadania są zabawne, a druga, że nie ma tego stresu, prawda? Że jest ta wiara w tego człowieka, że on nie tylko czyha na to, żeby tutaj ściągnąć. Nie, że on chce się nauczyć, i żeby trzeba wyciągnąć do niego tę rękę, a on chce się nauczyć. Mhm. To jest właśnie rola nauczyciela, nie? dobrego nauczyciela, że on wie, że może przyjść do ciebie z kodem wypisanym w innym języku, z kodem, który poskładał, e, i dostanie pomoc. To jest tak, jakby po prostu połączył się z tobą na Discordzie i mamy te chwilę podczas zajęć na ten trening. Ja mam o tyle komfort, że tych godzin mam czasami nawet i do sześciu w tygodniu, więc jest dużo tego kontaktu i można rzeczywiście komuś przekazać, ale najważniejsze jest to, że ten uczeń rzeczywiście przychodzi z tak zwanym positive mental attitude, nie? czyli jak to mówi się w świecie rozwoju osobistego, czyli kiedy masz z tego frajdę, aż sam się uczysz, obojętnie czy to będzie granie w grę. Gry nas bardzo wciągają, bo dają nam takie poczucie radzenia sobie, tak podświadomie dają taką tożsamość człowieka, który jest w stanie wygrać z innym umysłem. To jest taki atawistyczny atawistyczna potrzeba i taki e, popęd do czasami zdominowania przeciwnika w grze. To jest tak psychologicznie e, ułożone i też takie czasami oznaki statusu, typu dobry skin, odpowiednie miejsce w leaderboardzie i tak i jak jesteśmy młodzi, bardzo nas to wciąga, bo świat gry jest uproszczony, posiada pewien zestaw rzeczy, które trzeba wygrindować, wyuczyć się, ale potem można bardzo zdominować inny umysł. Ubejrzenie, czy to będą szachy, poker, FPS, czy jakaś strategia i dlatego gry wciągają, nie? I ta motywacja carrot stick, marchewka albo kij, to jest w ogóle zaleciałość tego systemu praktycznie rzecz biorąc z XIX wieku, gdzie chciano produkować ludzi, którzy będą powtarzalne rzeczy i takie bardzo wyuczone potem kontynuowali w swojej pracy zawodowej a dzisiaj świat zupełnie idzie w inną stronę trzeba być bardziej multitaskerem trzeba być cały czas ciekawym trzeba się nauczyć jak się uczyć bardzo się adaptować właśnie do okoliczności ale jednocześnie zachowując zdrowy poziom zrozumienia rdzenia danej dziedziny i jak nauczyciel z tobą usiądzie i pomoże ci czy na discordzie czy podczas zajęć no to ludzie aż chcą przychodzić na te zajęcia. Ja jestem pod wielkim wrażeniem, jak młodzi ludzie no mają to natywnie, ile oni mają energii i chęci do zrobienia różnych projektów, i to nie jest tak, że trzeba ich do tego zmuszać, tylko że właśnie szkoła jest zbudowana w inny zupełnie paradygmat, w takim wtłoczeniu nas w system. Oceniania, karania, odtwarzania czegoś pamięciowego. Ja mam o tyle łatwiej, że na zajęciach z programowania w zasadzie to jak uczniowie przychodzą, to oni już chcą się uczyć, bo trochę o mnie gdzieś tam słyszeli, czy wiedzą. I, i mam o tyle łatwiej, że też łamię tę barierę, powiedzmy, kontaktu, że nie tłumaczę czegoś na tablicy, nie jest to jakieś abstrakcyjne, że człowiek siedzi i siedzi, tylko wszyscy piszemy, pomagam i człowiek się wtedy wkręca. I to jest podobne właśnie do kontaktu z innymi potem już zawodowo, czy na Discordzie, czy na Slacku. Czy poprzez system kontroli wersji na GitHubie. Siedzimy, tminimy kod, poprawiamy, refaktoryzujemy, korzystamy z narzędzi, które są, z pomysłów, czasem totalnie odjechanych. No to jest po prostu frajda, frajda programowania. I sztuką jest właśnie wkręcić człowieka w coś takiego, bo to rozwija jego umysł. Bardziej niż granie w League of Legends czy Valoranta. Gry też są super i też rozwijają, ale jednak kreowanie wersus konsumpcja, nie. Gry też bywają kreatywne, jasne. Ja nie mam nic przeciwko gr grom do pewnego etapu życia są bardzo wciągające, ale też żeby człowiek jednak kiedy otworzy oczy rano, niekoniecznie konsumował content. Niekoniecznie skupiał się na dominowaniu innych umysłów, porównywaniu się siłą rzeczy z innymi i osiąganiu jak najwyższych wyników. Stąd się właśnie biorą takie sytuacje, że ktoś jest rozczarowany, że ktoś, nie wiem, tam powiedzieć wymiotuje, czy po prostu źle się czuje z tą presją, bo to jest presja, to jest ten. Leaderboard, to jest ten system rank, to jest właśnie pewnego rodzaju taka hierarchizacja w społeczeństwie, która występuje. A ja zawsze mówię: nie porównuj się z innymi, rób to, co rzeczywiście potrafisz robić lepiej niż robiłeś wczoraj i się rozwijaj. I to bardzo dużo takiej presji uwalnia, i po prostu ja jestem tutaj, żeby ci pomóc. I moim zdaniem taka nauka jeden na jeden faktycznie z czasem pewnie z asystentem, który nigdy się nie męczy, bo jest sztuczną inteligencją, że to rzeczywiście. Potrafi przejąć rynek. Już teraz, w tej chwili, ten system szkolny się nie sprawdza. Wielu ludzi używa korepetycji, różnego rodzaju spotkań jeden na jeden, dodatkowych yy, stymulacji w postaci kursów wideo, w postaci różnego rodzaju też systemów półautomatycznych takich jak właśnie Codecademy czy Treehouse w przypadku programowania również spoja a tutaj ten asystent będzie w stanie tobie zaproponować zadanie, sposób rozwiązania, refaktoryzację, zrobi ci test no po prostu będzie takim twoim towarzyszem i to jest niezwykle skuteczna metoda nauki. Przy czym podstawą jest nie tworzenie presji którą niestety w systemie edukacji też łatwo wytworzyć poprzez system oceniania oraz w naszym kraju poprzez niedofinansowanie tej w ogóle dziedziny życia, jaką jest edukacja, gdzie wielu nauczycieli już na początku jest rozgoryczonych siłą rzeczy tym, jak to wygląda w praktyce. Więc jak chcemy stworzyć jakość, jeżeli tak? Mało inwestujemy w przyszłość naszych, szczególnie najmłodszych, nie? poprzez właśnie słabe dofinansowanie tego systemu. No tak, no tu jeśli chodzi o nauczycieli informatyki, szczególnie jest duży brak. Natomiast ja jeszcze wrócę do tego, co wcześniej powiedziałeś. Wydaje mi się, że każda dziedzina, ale szczególnie informatyka, to jest doing, prawda? No co z tego, że on będzie miał lekcję, jaką sam czegoś nie robi, prawda? Więc jeżeli my, jeżeli ten, ten uczeń, czy chce do olimpiady, rozwiązywać problemy przy pomocy komputera czy czegoś się nauczyć, to zresztą każdy mówi, to, to musi sam no co znaczy sam, no właśnie albo napisz jakąś tam funkcję, która coś robi konkretnego albo właśnie zrób swój projekt i tak dalej od razu możesz do swojego CV gdzieś tam wrzucić na githuba to też sobie zawsze tutaj omawiamy i, i, i w szkole i na zajęciach olimpijskiego, i informatycznego automatycznie ci się robi portfolio, automatycznie pokazujesz tutaj właśnie tą, tą swoją moc ale no, jednak sam, prawda? Od słuchania, niestety no nikt tutaj informatykiem nie będzie musi to robić. No, jak będzie robił, to będzie się uczył, tak? Czy, czy na przykład zobaczy, że część zadanie, że może być bardziej efektywne, tak? Bo dzisiaj trudno powiedzieć, jak będzie w przyszłości, na dzień dzisiejszy te wszystkie narzędzia, przynajmniej w programowaniu, te narzędzia do sztucznej inteligencji, do wspomagania programowania, one. Powodują, że dzisiaj programista potrafi więcej niż poprzednio. Tak? Poprzednio musiał jakieś tam ileś linijek kodu właśnie zaklepać, po to, żeby znaleźć zrobić funkcję, która coś tam zastępuje w jakimś elementach, jak innymi elementami, dziś może to zlecić swojemu asystentowi, prawda? Sprawdzić, czy to, co chodziło, zmodyfikować, i tutaj wrzucić do, do projektu. Na końcu, właśnie to będzie projekt, nie wiem, właśnie gry, czy czegokolwiek innego. I to jego portfolio się powinno. 影响。 ale on się uczy wielu rzeczy. No przede wszystkim, żeby mógł zlecić, to musi sam rozumieć. No, musi być też tym prompt inżynierem, też się sam tego uczy. No, uczy się mnóstwa rzeczy, które później mu w przyszłości będą, będą przydatne i być może nawet w przyszłości to nie to, że on się gdzieś tam zatrudni, tylko możliwe, że sam założy startup, na tyle będzie odważny, żeby założyć samemu startup. No i ja tutaj, jeśli już akurat mi sam siebie zainspirowałem, muszę powiedzieć, zachęcam wszystkich do tego, żeby obejrzeć, słuchajcie, no. To to jest coś niesamowitego, bo my tu mówimy o tej sztucznej inteligencji, no ale no wiadomo, że tak jak powiedziałeś, Mirku, no sztuczna inteligencja to tak naprawdę są te specjalizowane, różnego rodzaju sieci, ale my postrzegamy to najbardziej w postaci, no właśnie takiego dla nas tym przełomem jest to, że możemy z nią rozmawiać, prawda? Ten czat GPT. I słuchajcie, no kto jest założycielem? Kto jest założycielem czata GPT? No jednym z założycieli czata GPT jest Polak Wojciech Zaremba. Tam oczywiście głównym w tej chwili prezesem jest ktoś inny, Altman, ale Wojciech Zaremba jest jednym z założycieli. To jest mężczyzna, który ma 27 czy 29 lat, który jest absolwentem matematyki na Uniwersytecie Warszawskim, jest olimpijczykiem z matematyki. My nie zdajemy sobie sprawy, jaki mamy w Polsce rodzynek. Jak mówimy o jakichś legendach światowych informatyki, to Steve Jobs, Bill Gates, ale my mamy naszego Steve'a Jobsa. Właściwie zaręba to jest właśnie taka osoba, która założyła startup. I to, w co ja wierzę, głęboko wierzę, to jest to, że twoi uczniowie, absolwenci olimpijskiego koła informatycznego, założą kolejny startup, który na miarę przewyższający czata GPT, bo do tego są predysponowani. Że, no I to, że będą mieli porażkę, też nie ma się czym przejmować. Można sobie zobaczyć wywiad właśnie tutaj profesorów z Uniwersytetu Warszawskiego z Wojciechem Zarembą, taki 45-minutowy, gdzie on mówi, że jak przed OpenAI, który tutaj właśnie zakładał wspólnie z innymi osobami, miał swój własny startup, który był porażką, że on się wstydzi tam mówić i tak dalej, dopiero to był drugi. Więc. Ale, ale no, tak jak mówię, to znaczy, my Polacy, super, że mamy Lewandowskiego, to jest fantastyczna sprawa i naprawdę, to jest skarb narodowy, nie ma, ale no, chciałem powiedzieć, że mamy skarb narodowy na podobnym, a może nawet i większym poziomie, który dzisiaj nie doceniamy, a kiedyś w historii to będzie po prostu legenda prawdziwa, właśnie na miarę Steve'a Jobsa. No i wtedy jak młodszych myśli, no tak, Wojciech Zaręba, Open ja wymyślił czat GPT, kwadratowa głowa, ja mam okrągłą, no, nie, nie, moja głowa chyba się nie nadaje, to nie, nie. No właśnie nie. On, oczywiście to jest genialny człowiek, natomiast w samej tej Olimpiadzie Matematycznej, to oczywiście, że zdobył złoty medal, natomiast z tego co ja pamiętam to nie było nawet, jakby to powiedzieć, pierwsze miejsce tak? on tam był chyba w trójce czy w dwójce ale nawet jakby był pierwszy, to nieważne w ogóle tego typu zawody nie są miarodajne raz się jest pierwszym, raz się jest trzecim, zadania podpasują nie podpasują w każdym razie my mamy fantastyczną młodzież to jest niesamowita młodzież, która właśnie jak Tomasz Czajka i inni później gdzieś w Stanach, czy właśnie Wojciech Zaręba, też w Stanach właśnie upełnieniaj tworzy i ja wierzę w to jestem przekonany że tchniemy tego ducha w tą naszą młodzież i oni będą nakręceni tą ciekawością, odkrywaniem. No, będą mieli taki ogień, jak Wojciech Zaręba, że sami będą te startupy zakładać. I no my tutaj w Polsce będziemy takim sercem informatycznym, sercem technologicznym, taką właśnie nową krzymową doliną. To takie moje marzenie. No, właśnie a propos tutaj tej ciekawości, co powiedziałeś. Mm -hmm. Powiem ci też, że przy okazji przypomniałeś mi jeszcze Jarosława Dudek, który opracował kodowanie ANS. Może kiedyś uda mi się wreszcie zrobić o tym odcinek, to serdecznie pozdrawiam. jeśli Koniecznie. koniecznie. I też to, co powiedziałeś yy, też wcześniej, właśnie o tym, że współczesny programista wie więcej i ma lepszy dostęp do informacji, mi się wydaje, że tak często jest. Dobrym takim przykładem są szachy, gdzie przecież też silniki takie jak no, Stockfish. Wprowadziły do szachów też nową jakość, to znaczy, szachy są powiedzmy z jednej strony niesamowicie wiele kombinacji, więcej niż mamy gwiazdę wszechświecie, a z drugiej strony mamy enginy szachowe, które no nie sprawiły, że szachy umarły. Nie? One pomagają nam analizować grę i są w stanie na bieżąco w zasadzie podawać tak zwaną temperaturę, czy wygrywają białe, czy czarne. I też na przykład ciężko jest porównywać wielkich mistrzów szachów, bo żyli w innych czasach. Tak, na przykład Gary Kasparow versus Bobby Fischer. W stronę Kasparow był później, a z drugą stronę mamy Magnusa Carlsena. Nie da się ich porównać, bo żyli w różnych czasach. I też teoria właśnie openingów, różnego rodzaju taktyk, zadania taktyczne, które może współcześnie człowiek rozwiązywać, jest w stanie naturalnie być lepszy niż osoba, która żyła w przeszłości, nie miała takich narzędzi, nie miała tego engineu, nie miała tych zadań taktycznych, i tak samo jest w programowaniu. Co do potencjału młodzieży, absolutnie się zgadzam jest niesamowite to jak złożonym bytem jest człowiek jeszcze jego też strefa właśnie duchowa moralna strefa ciekawości i no człowiek jest po prostu zawsze w tej idei, którą ja reprezentuję też humanizmu, tym takim po prostu obiektem miłości typu Agape, czyli że ja temu człowiekowi dobrze życzę i staram się pomóc gdzieś tam go wystartować. I też i ja i ta osoba ma swoje ograniczenia, preferencje, i zupełnie inny model w swojej sieci neuronowej, który można poznać. Jak najbardziej uważam, że czynimy rzeczy świetne, ale trochę tak jak z, właśnie z Lewandowskim, który tak naprawdę trenował za granicą. Nie mamy dobrego systemu, a moglibyśmy mieć. Niestety w naszym kraju no, mało w to inwestujemy. Ja jestem bardziej pragmatyczny, jak o to chodzi, i chciałbym stworzyć system, który faktycznie natywnie wspiera tych ludzi w rozwoju, a niekoniecznie tylko, że tak powiem, jest. I nikt się tym nie zajmuje, i nikt nie chce nic zmieniać, no bo po co? Przecież y, mogę tutaj być jako minister, czy jako osoba się zajmująca tymi rzeczami i tak naprawdę nie zrobić nic, tylko jako, jakiegoś rodzaju propagandę czy Zajmowanie się różnymi wyimaginowanymi czasem problemami, czasem nie, też można uczciwie powiedzieć, ale dlaczego się nie zająć mięsem, tego co trzeba zrobić w szkole tu i teraz, tego jak ten system jest w tej chwili niestety nieoptymalnie wspierający młodych w wielu, wielu kontekstach, szczególnie w informatyce, gdzie mówisz, właśnie też ta dysproporcja jest taka, że kto przyjdzie a uczyć informatyki, jeżeli ja. No ja uczę z pasji, tak samo pewnie i ty, a człowiek, który zatrudnia się jako początkujący programista zostanie dwu lub trzykrotnie wyższe w niż nauczyciel, nie wiem, z dziesięcioletnim stażem, to jest chory system totalnie. I bardzo wierzę w to, że trzeba pewną infrastrukturę stworzyć, która będzie te talenty wspierała, bo jasne zdarzają się ludzie niesamowici, po prostu obsesyjnie zainteresowani dziedziną, którzy tworzą rzeczy nowe, ale mogłoby być ich więcej, gdyby ten system im rzeczywiście realnie, faktycznie pomagał. I pytanie też, bo nie wiemy, ile tych talentów zostało zmarnowanych poprzez właśnie system, który nie do końca ich wspierał. Nie? Ja uważam, że edukacja. Powinna być realizowana współcześnie w nieco innym paradygmacie. Ten paradygmat, który jest obecnie, no został stworzony w XIX wieku i jakby. Rozumiem też problemy, które się z tym wiążą, w środowiska, związki zawodowe, polityka i to wszystko sprawia, że ludzie nie potrafią się zgrać i stworzyć czegoś, co działa lepiej. Wszyscy tak troszeczkę akceptują status quo, zamiast cokolwiek zmienić. Pierwszym krokiem byłoby lepsze dofinansowanie, a drugim krokiem poprzestawianie pewnych akcentów w systemie edukacji. Nie? Ale zmieniasz. Ale Mirku, przecież ty powiem tak, no bo. Tak naprawdę wydaje mi się, że na samym końcu są ludzie, prawda? To, 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 to je... i myślę, że, że jednak Ty zmieniasz Twój kanał. Pasja informatyki no to jest taki punkt odniesienia dla wszystkich, którzy startują, prawda? No, bo oni tam mają nie tylko tą informację, tak? nie tylko wiedzę. Ale mają właśnie ten taki ogień, no to słychać go po prostu w każdym odcinku, prawda? Ty i ty sam właśnie też się zastanawiasz, jak możesz więcej takich talentów wyciągnąć i więcej zainspirować. Tak jak powiedziałeś, no chcesz, chcesz te zrobić live, y, prawda? Co ci prawdopodobnie też usprawni i też prawdopodobnie będziesz mógł tego zrobić więcej. A z drugiej strony będziesz w stanie przyciągnąć, bo wiadomo, że my jako ludzie, no i jednak wolimy, zamiast odsłuchać, no wolimy w pierwszej kolejności być na żywo w jakimś wędzie. To jest trochę taki paradoks, że jak jest jakiś mecz na przykład, prawda, Polacy grają jakiś strasznie ważny mecz, czy w siatkówkę, czy w piłkę nożną, czy cokolwiek innego, no to jak jest ten mecz, to 2 miliony Polaków tam, czy, czy, czy 10 milionów siedzi przed telewizorem. No ale z drugiej strony... Jakie to ma znaczenie? No mogliby obejrzeć w tej chwili, można sobie go obejrzeć na platformie tam, nie wiem, godzinę później, już czy tam dwie godziny później, prawda, po zakończeniu. No nie, no wtedy nikt nie ogląda, ale przecież to jest ten sam mecz, to jest tylko przesunięcie chwilowe. No nie. My chcemy wspólnie uczestniczyć w pewnym wydarzeniu, prawda, czy to jest jakiś tam koncert, opener gdzieś tam, czy cokolwiek innego. No my chcemy uczestniczyć w tym wydarzeniu, jak oczywiście odsłuchać później również, część osób również później ogląda taki mecz, ale to już jest coś innego, tak? Więc myślę, że ja na pewno chcę tylko zachęcić Cię do tych live'ów, bo tak jak mówię, tutaj masz yy, no, z taką unikalną wartość dla młodych ludzi i myślę, że te live'y spowodują, że przyciągniesz dużo więcej. Oczywiście to jest inne doświadczenie, ale myślę, że przyciągniesz dużo więcej yy, osób, no bo oni będą mogli być wtedy z tobą razem, prawda? Czego sztuczna inteligencja chociażby im nie da, o której mówiliśmy, nie? Mhm. Tylko ja wiesz, na to patrzę tak y, czysto systemowo, nie? że ja, ja zawsze będę robił swoje. Jako nauczyciel, też powiedzmy czy live'em, czy filmem, jestem w stanie pomóc większej liczbie osób, ale nadal jeden człowiek, jedna jednostka to jest zawsze ograniczenie. Powinien istnieć system, który by na przykład w y, jakiś sposób y, wprowadzał dychotomię pomiędzy tymi nauczycielami, którzy robią coś więcej, albo tymi nauczycielami, którzy osiągają jakieś wyniki, to znaczy ich studenci, y, który przy przyznaje odpowiednio granty w sposób logiczny, który nie jest tak sztywny i przede wszystkim no, przynajmniej zapewnia człowiekowi godne życie, które jest nauczycielem, a nie na zasadzie przetrwania. Plus y, rewaloryzacja tych y, jakby wynagrodzeń poniżej poziomu inflacji. Nie? Ja też mam troszkę inną sytuację, bo ja też prowadzę firmę, oprócz tego robię swoje projekty, ale gdzieś tam też jestem obciążony tym, że y, tak naprawdę cały czas jadę na dwa lub trzy etaty, bo firma YouTube i gdzieś tam jeszcze. Szkoła. Przede wszystkim edu szkoła, edukacja dzięki, no i nie jestem też w stanie tyle energii poświęcić, ile bym mógł, gdybym był normalnie wynagradzany, tak, i nie mówię tylko o sobie, tylko mówię z perspektywy całego systemu. Moim zdaniem wiele, wiele można by było poprawić, ale nie będę narzekał na to... Na co nie, na co nie masz wpływu. <laughs> nie mam na to wpływu, tak naprawdę to jest filozofia stoicyzmu, że to, co możesz zrobić najlepiej, nad czym masz kontrolę, nad swoim działaniem, ale no, jeżeli nie masz na to wpływu, no to po co się tym denerwować, no? Natomiast ja też nie lubię narzekać, nie, tak tak mówię, swoje robię. Co jeszcze przy nowym roku na pewno bym chciał gdzieś um, tam zarysować to. Dużo właśnie mówię o też roli takich nawyków i tego działania, nie? Bo generalnie jakbyśmy spojrzeli na taki model, co sprawia, że człowiek w danej dziedzinie się realizuje? To gdzieś tam chyba James Clear to wprowadził w atomowych nawykach, jak się nie mylę. Znaczy, wprowadził, opowiedział o tym tak z tej perspektywy, że są to jakby koncentryczne koła, a w środku jest tożsamość człowieka, za kogo się uważasz. Potem mamy działania i procesy, w ramach których te działania podejmujemy, i najbardziej zewnętrzną częścią są rezultaty. I problem człowieka czasami jest taki, że jesteś results-oriented, czyli patrzysz na rezultaty, ale nie zmieniasz swojej tożsamości. To znaczy. Chciałbyś schudnąć, ale nie stajesz się człowiekiem, który się dużo rusza. Chcesz rzucić palenie, ale wciąż jesteś palaczem, który tak naprawdę rzuca palenie. Czy nie zmieniłeś swojej tożsamości? Dużo lepiej jest pójść od wewnątrz, to znaczy zmienić swoją tożsamość na zasadzie chcę być zdrowy. I wtedy te złe nawyki, które paradoksalnie złe nawyki też nam służą, bo coś w nas rzeczywiście realizują, jakąś potrzebę zapewniają, czy to palenie, które jest bardzo szkodliwe, zapewnia te chwile relaksu, tego dymka, puszczenie pomiędzy wykładami czy cokolwiek, ale jak zmienisz w środku tożsamość, kim chcesz być i zdasz sobie sprawę, żeby od tej strony pójść i też, że to zajmie dużo czasu, że wymaga pracy zamiast takiego reklamowego blichtru, że tu i teraz jestem w stanie się zmienić, no to moim zdaniem jest to taki shift tego paradygmatu, który sprawia, że ja jestem osobą, która interesuje się komputerami, i wtedy nie wkurzam się, że mam tutaj powiedzmy projekt do wykonania, czy jakiś sprawdzian, czy jakiś test, czy tutaj metody numeryczne, tutaj co, coś innego. Tylko ja, jako ta osoba, no powiem, dobra, sprawdzę się, bo faktycznie interesuję się tym. To jest um, coś, co jest we mnie. I wtedy, jak ta motywacja jest wewnętrzna, no to rezultaty przychodzą. A jeżeli jest w drugą stronę, czyli ty patrzysz na te rezultaty, co przecież szkoła właśnie wymusza, że no Boże, mam test, będzie ocena. Tutaj znowu muszę metody numeryczne, zdać i tak dalej i tak dalej. Skupia nas na rezultatach, a kompletnie zapominamy o tej tożsamości i moim zdaniem to jest złe podejście, więc ja bym się zastanowił jaki przyjąć rdzeń osobowości, to znaczy jeżeli chcę być zdrowy, no to co będę robił trenując, czy będę pływał, czy na orbitreku biegał, czy grał w siatkówkę co zrobić w kwestii właśnie zdrowia, diety, co zrobić w kwestii tego, co mnie interesuje zawodowo, co, czego spróbować? Jaki sobie przygotować właśnie pewien zestaw celów i książek, czy wiedzy, czy kursów wideo, czy tego, co mnie zainteresuje. I też nigdy na początku ten plan nie będzie idealny, on się i tak zmieni, jak zaczniemy to robić. I tak jak powiedziałeś, dlatego właśnie najważniejsze jest działanie. Ona jest tą środkową warstwą, ale niech ono wypływa z wewnątrz, z naszej tożsamości. A nie z rezultatów, że trenuję, bo chcę schudnąć, nie palę, bo jestem palaczem. No właśnie, nie. Bądź kimś, kto chce być zdrowy i dlatego nie pali, bądź kimś, kto chce być jak najlepszym informatykiem, jak najlepszym programistą, i z tego potem wynika wręcz naturalnie ta chęć wypływania do tych nowych dziedzin. I moim zdaniem bycie results-oriented zawsze jest krótkowzroczne. Raczej kierujmy się tym, jaką mamy tożsamość, nie? No właśnie, to może możemy spróbować tym spuentować, bo to jest taka nowa puszka, jak niektórzy mówią, z Pandorą, którą można byłoby otworzyć. I tu byłyby możliwe na trzy przynajmniej rozwiązania: że albo to rzeczywiście będzie ten temat, chyba że się inny pojawi na kolejny rok szkolny, może ewentualnie wcześniej, gdzieś w połowie, to druga możliwość, albo trzecia. No, może zobaczymy. Udałoby się już nie takie dłuższe, ale pięciominutowe takie spotkania zrobić częściej. I to też jest do przemyślenia. To jakby dla wszystkich naszych słuchaczy też mogą zostawić w komentarzu do. Tego filmu, jakby widzieli, czy chcieliby częściej, krócej, raz w roku i długo, czy może długo, dwa razy w roku, jakby to widzieli, czy, to, czy takie rozmowy są wartościowe, to prawda, to z jednej strony nam powie, i będzie też motywujące ewentualnie do tego, żeby takie tematy zgłębić, bo mhm. to, co powiedziałeś, czyli ja myślę, tak jak powiedziałem, najczęstsze pytania od rodziców które do mnie docierają, to nie są właściwie pytania dotyczące, że no tutaj chciałbym, żeby moje dziecko programowało. Nie. Wiele osób już programuje od najmłodszych lat w Scratchu, potem Minecrafta i tak dalej i umie już programować. Może jeszcze nie tak bardzo dobrze, może nie we wszystkich aspektach, ale już coś zna. Wie o co chodzi, jakiś potrafi warunek i tak dalej. Natomiast Mówi o tym, że z jednej strony nie wie jak pokierować. To jest bardzo duży i ciekawy temat, jak tutaj pokierować i czy w ogóle powinniśmy kierować swoim dzieckiem. Może ono powinno samo, jaka jest rola naszego rodzica. No a z drugiej strony, że rodziców mówi, że ono tylko gra. Tylko gra, pana, ono tylko gra. Ja nie wiem, co, co ja mam zrobić. Ono nic inny, ale czymś nie, no to proszę zachęcać do zainteresowania. Ono nie ma żadnych zainteresowań. Czyli jak motywować nasze dziecko? To jest druga część pytań. No, do dyskusji, bo tu oczywiście wydaje mi się, że są, przynajmniej z takich moich też osobistych doświadczeń, bo ja tutaj nie chciałbym niczego w żaden sposób i, i, i nie mam takiej możliwości, ani nie ośmieliłbym się niczego tutaj nawet radzić, nie mówiąc o tym, żeby polecać. Ja mogę tylko powiedzieć o pewnym swoim doświadczeniu, swoim i osób, z którymi miałem się zetknąć. Po prostu można się takim doświadczeniem też podzielić na te tematy. To, tak, to właściwie to, co na końcu powiedziałem, to są otwarte pytania czy otwarte tematy, które no, być może kiedyś, kiedyś dotkniemy. To w zależności od tego, co tutaj nasi słuchacze napiszą w komentarzu. Wiesz co? Bardzo mi się podoba format dłuższej rozmowy, bo to rozmowa, w której faktycznie rozmawiamy na żywo, ona prowadzi do czasami ciekawych zagadnień, o których no, nie sądziłem, że porozmawiam. I też myślę, że ludzie przyzwyczaili się do podcastów, które są dłuższe, bo raczej nikt tego nie, nie słucha w ten sposób, że gdzieś tam jest przed laptopem, tylko sobie włączy powiedzmy podczas biegania, czy podczas spaceru, gdzieś tam przy okazji, czy jadąc samochodem, więc myślę, że długie rozmowy są fajne. Ja osobiście na przykład lubię dłuższe konwersacje niż takie szoty, ale może się przedstawię też i uruchomię na przykład w tym sezonie na kanale na przykład serię shortów, w sensie tych tiktoków, tak, takich tiktokowych shortów, shortów w sensie kilkusekundowych. Tak, żeby się po prostu tym pobawić, żeby zrobić co innego. I tak już też reasumując, myślę, że ostatnia rada, jaką bym dał, to po pierwsze poobserwować siebie. Taka dwuczęściowa będzie rada. Poobserwować siebie na przestrzeni tygodnia. Nie na zasadzie oceniać siebie, tylko jak spędzam czas wynotować to tak, jakbyś obserwował innego człowieka. Nie? E, ile czasu spędzam faktycznie na graniu, ile w telefonie, ile na serialach, ile na różnego rodzaju pracy. A potem odzwony biją u mnie. Mam nadzieję, że to nie będzie bardzo przeszkadzać. I druga nie, nie rada. Słychać. Nie, to dobrze, to dobrze. Druga rada to y, konkret. W sensie ustal, jak już będziesz wiedzieć, czym się chcesz zajmować, z powodu tego, y, jaką osobą chcesz gdzieś tam być tożsamościowo, to ustal sobie, co i kiedy robię konkretnie. Wtedy jest udowodnione naukowo w badaniach, że ludzie faktycznie podejmują działanie. Czyli popatrz na ten swój tydzień, na te notatki, kiedy mógłbym rzeczywiście. Zrobić trening tego, co chcę zrobić. Nie? Jeżeli sobie ustawisz to w konkretnym miejscu w tygodniu, faktycznie przeznaczysz ten czas, to jest dużo łatwiej zacząć to robić, niż jeżeli sobie pomyślisz, że no, powinienem zacząć czytać więcej książek. Po pierwsze, Musisz chcieć stać się czytelnikiem, żeby to było ważne w Twoim życiu, żebyś cały czas się stymulował, i po drugie, konkretny czas na to przeznacz w tygodniu. Tutaj pół godziny, tutaj 20 minut, tutaj pół godziny, trzy razy w tygodniu i w ten sposób ruszysz. Ja bym to polecał zrobić gdzieś tam na początku, i to jest takie planowanie. Ale takie planowanie na szybko, w sensie konkretne, ale żeby rozpocząć, żeby zacząć, żeby nie było dużej takiej rezystancji i oporu w, w robieniu tych aktywności. No, i to bym każdemu doradzał, tak można fajnie rozpocząć, a potem już w temat się wkręcamy i naturalnie sprawdzimy, czy to będzie dla nas, czy też nie, nie. Czyli oprzeć to na tożsamości, zbadać swój tydzień, jak wygląda konkretnie w praktyce takie budżetowanie tygodniowe, z perspektywy tygodnia to wychodzi łatwiej. I konkret, co robię i kiedy robię? Można to też przyczepić, na przykład jak codziennie rano piję 14 kawa, na przykład. Trochę późno na kawę, ale powiedzmy, no może jeszcze nie aż tak późno. No to wtedy może po tej kawie te 20 minut przyczepić do jakiegoś innego nawyku. To też jest fajna sztuczka. No i w ten sposób można rozwinąć właśnie czy to czytelnictwo, czy naukę nowej technologii, czy po prostu. To, czym się chcemy zająć, może to być trening sportowy, nie? Tak, takie bym dał rady na ten nowy sezon, który się już rozpoczyna, tym razem 4 września. No już pora wracać do szkoły, kończą się wakacje i to jest smutny, niestety wniosek. Czyli wracamy do tego systemu ocenianego. No w każdym razie, tak czy inaczej, wszystkim tutaj nam, którzy jesteśmy którzy nas słuchają, życzymy tego fantastycznego roku szkolnego 2023-2024, żeby był ciekawy, pełen nowych odkryć, inspiracji, projektów, też celów, które sobie nastawimy, nadamy i do których realizacji będziemy dążyć, no, czy już dążymy, czy nie. Świadomości takiej, tak jest. Prawda? Czy dążymy, czy nie, to już jest inna sprawa, ale mnóstwo w tym odkryjemy, będziemy się tym bawić, mieć tą frajdę. Na tym to oczywiście polega. Fantastycznego roku szkolnego 2023-2024. Również. I pamiętajcie, nikomu się zawsze nie chce pracować, dlatego, jak sobie ustalisz sztywne ramy, będzie łatwiej. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się przede wszystkim zdrowo, fajnej jesieni i dobrego roku szkolnego. Dziękujemy.